Norbert, w ciągu kilku tygodni twoje dwa zawodowe starty, najpierw Ełk, później Białystok. Jak to właśnie wygląda od strony przygotowań? No bo dwie walki w ciągu tygodnia, nieczęsto zdarza się coś takiego. No dokładnie, nieczęsto się zdarza, ja się zgodziłem na dwie walki, 9 walczę w Ełku. Myślę, że może będzie to jakiś krótszy dystans albo nie wiem, łatwiejszy przeciwnik, chociaż jest mi to bez różnicy. I 9, jeżeli nie będzie żadnej, i 16, jeżeli nie będzie żadnej kontuzji, boksuję z Robertem Świerzbińskim w Białymstoku 8 rund. A traktujesz te dwie walki na równi, czy ta pierwsza ma służyć jako przygotowanie do walki ze Świerzbińskim? No, traktuję na równi. Ta pierwsza to będzie po prostu pierwsza taka przeprawa, jakby przetarcie przed tym, co będzie się działo 16 listopada. Co możesz powiedzieć o Robercie Świerzbińskim? Czy to będzie najtrudniejsze twoje zadanie na ringach zawodowych? No powiem, że na pewno będzie to trudny rywal. Będę musiał go podejrzewam cały czas trzymać na dystans, nie wpuszczać go blisko siebie. Robert ma styl taki, że idzie raczej za podwójną gardę, szuka tego pół dystansu, więc będzie trzeba uważać, chronić słów. I co? I boksować w dystansu. W dystansie. Skąd czekać na lewy prosty, kontrować go, przepuszczać. I to, no na pewno podejrzewam, że nie będzie to spacerek, ta walka, tylko trzeba się przygotować na mocny boks i tyle. Konsultowałeś już z Maćkiem Sulenckim, który walczył z nim w lutym? No już rozmawialiśmy nieraz na ten temat. Mniej więcej powiedział mi, czego mogę się po nim spodziewać. Jakieś tam były wskazówki, jak mam boksować, także no mniej więcej mam już jakiś plan w głowie ułożony i pod to się przygotowuję. Od jak dawna już jesteś w treningu? Praktycznie trenuję od lipca, od początku lipca, więc całe wakacje coś robię. Teraz po prostu już dzisiaj zaczęliśmy okres sparingów, więc po prostu wchodzę już w okres sparingu, żeby złapać luzu, zejść trochę z wagi. A jeżeli chodzi o siłę czy wytrzymałość, to przepracowałem praktycznie całe wakacje i wrzesień w tym kierunku, więc o to się w ogóle nie martwię. Teraz po prostu trzeba zrobić kilka dobrych sparingów, złapać szybkości i trochę luzu. Twoi koledzy z grupy Andrzeja Gmitruka i Darek Sęki, Maciek Sulencki już mają te swoje pierwsze takie poważniejsze walki. Teraz czas, żeby właśnie ciebie przetestować? No ja czekam cały czas na taki moment, żeby zaboksować z kimś dobrym. Dlatego wziąłem tą walkę, jest jedna po drugiej. Zgodziłem się, bo pomyślałem, że no po prostu trzeba zaryzykować i w końcu zaboksować jakąś poważniejszą walkę. A jak widzisz przebieg walki wieczoru w Ełku? Z Łukaszem Wawrzyczkiem ty miałeś boksować w lutym. Nie doszło do tej walki ostatecznie, bo chyba nie mogliście się zgrać co do limitu wagowego. Jak widzisz Maćka z Łukaszem? No walka się zapowiada ciekawie, choć sądzę, że Maciek przejdzie ją bez problemu. Powinien wygrać. Myślę, że nawet jak dobrze pójdzie, to może uda mu się wygrać ją przed czasem. A jakie tutaj atuty widzisz głównie po stronie Maćka? Szybkość i siła uderzenia. To myślę, że są jego główne atuty, ale przede wszystkim szybkość.